Dzięki, jesteśmy w Pet Simulator X i w tym odcinku pokażę wam, jak bardzo szybko odblokować nową deseczkę. Oto tą, na której teraz jeżdżę, i oto tą, która znajduje się tutaj. Będzie ona limitowana, więc polecam ją teraz odblokowywać, bo potem cię już jej pewnie nie będzie dało zdobyć. No i jeżeli chcecie wszystko zobaczyć, co zostało dodane w nowym update'iku, to pamiętajcie o łapeczce w górze i subiku. Wiecie naszego Discorda, link w opisie, bo tam możecie sobie popisać z różnymi osobami. I pamiętajcie o tej łapeczce w górze i subiku. I już wam pokazuję, co zostało dodane. I dobra, pierwsza rzecz, która została dodana, to jak widzicie, jest tutaj nowa waluta, którą od razu możecie zobaczyć, jak wyjecie do gry. Mamy też nowe jajko za robuxy. W sensie mamy 10 takich nowych tutaj tych koszyczków za 1900 robuxów. Możemy też zdobyć te koszyczki za darmo, więc to jest bardzo fajne. Co godzinę macie taki jeden koszyczek. Na przykład zakładacie sobie 10 kont, na 10 kontach sobie stoicie przez godzinę. Macie oto ten nowy koszyczek, tak jakbyście kupili za 1900 robuxów. Więc bardzo fajnie, że to jest właśnie teraz free to play, właśnie nie trzeba kupować tego za robuxy. Możemy tutaj zdobyć nowego Huge Easter Dominusa i Huge Marshmallow Agony. Nie ma tutaj niestety Titanic, no ale to są darmowe jaja, więc czego się spodziewać. Dobra, mamy też tutaj, jak widzicie, nową taką platformę, to jest nowe obby, które trzeba przejść. Jak wejdziecie sobie, to jak widzicie, tutaj was jakby podskakuje. Trzeba to przejść, żeby dostać się do nowej krainy, która jest tak jakby wielkanocna. Tam macie nowe jajko, ale to wam zaraz pokażę, jak przejdę, bo to nie jest trudne do przejścia. Jak widzicie, skaczecie sobie tutaj, tutaj, tak co chwilę i zaraz będziemy na samej górze. Miałem wam jeszcze powiedzieć, że zostały usunięte te nasze owocki, które były wcześniej, więc nie można już niestety sobie dodawać laka i różnych boostów. Mamy, jak widzicie, tutaj nowe jajeczka za nową walutę, 280 tysięcy i 2,5 miliona, no coś w tym stylu. I dobra, mamy też tutaj, jak widzicie, nową jakby taką... Oczywiście tutaj w prawdziwym świecie jest piwnica, tak jakby, taki schowek, ale nie mogę tutaj niestety wejść. I żeby tu się dostać, potrzebujemy wejść ogólnie na hardcore moda, bo niestety tutaj nie da się na zwykłym świecie wejść. Nową walutę oczywiście dostajecie za niszczenie tutaj tych nowych bloczków, które zostały dodane. I zwykłych też tutaj rzeczy też dostajecie tą walutę. Dobra, jesteśmy już na hardkorze i idziemy na samą górę ponownie. I jak widzicie, tutaj mamy pokazane, że można sobie tutaj wejść. Klikamy E i zaczynamy tutaj Easter Bunny Hunt. Ok. Teraz potrzebujemy zniszczyć 200 nowych coinów, oczywiście na hardkorze. Tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, najlepsza taktyka na to jest ustawienie tutaj sobie na pet sending, na single. I wtedy po prostu wysyłacie sobie do takiego każdego jednego po jednym pecie i możecie sobie iść dalej. Nie musicie wysyłać wszystkich petów, tylko możecie kilka jakby naraz tych coinów niszczyć i to o wiele szybciej idzie. Jeżeli te coiny wam się nie respią, to oczywiście niszczycie wszystko dookoła, bo wtedy robicie tak jakby miejsce tym nowym coinom. I to też jakby w każdym update'cie się liczy, więc pamiętajcie o tym, że po prostu wystarczy niszczyć dookoła wszystko, co jest. Jak nic wam się nie respi, niszczycie po prostu zwykłe coiny i wtedy wam się respią też te nowe coiny. Ja sobie odpalę autoklikera, będzie mi wysyłało po kilka, ale szybciej to pójdzie. Najlepiej przy okazji, też przy okazji niszczenia tych nowych coinów, niszczyć dookoła, bo nie zawsze jakby, jak zniszczycie tego jednego coina, to na tym samym miejscu zrespią się te same coiny. Więc polecam też niszczyć dookoła przy okazji niszczenia tych coinów, które chcecie zbierać. Dobra. Najgorsze jest to, że nie mamy tutaj nigdzie licznika tych coinów i żeby sprawdzić, ile ja zniszczyłem tych coinów, to muszę wrócić na samą górę. Chyba że mi się pokaże, że zrobiłem pierwszego questa, to wtedy byłoby bardzo fajnie. Bo ostatnio nawet się nie pokazywało, czy zrobiliśmy pierwszego questa i musiałem co chwilę się tam wracać. Czy my mamy w teleporcie ten nowy świat? Nie, nie mamy oczywiście. Oj, już mi tu jakieś nubki przyszły i będą niszczyć moje coiny, no. Oj, kolejny już przyszedł, no i kolejny mi będzie zabierał, no. Dobra, jak widzicie, bardzo szybko to poszło, jeszcze tylko 32, więc bardzo szybko to zrobiłem, dosłownie chwila. Wszyscy teraz są na tym świecie, no czemu oni przyszli wszyscy na ten świat? Niech sobie idą na spawn world, a nie tu u mnie niszczą. I moje coiny zabierają. Hardcore mode powinien być jeszcze na prywatnym serwerze, a nie tylko na publicznym, co ci ludzie tu chodzą wszędzie, przeszkadzają tylko. O, i jadą i zabierają moje coiny, bo moje pety nie zdążą dobiec nawet do nich. Dobra, teraz będę sobie stał na jednym tutaj świecie i ludzie tu nie przyjeżdżają. O, dobra, mamy, jak widzicie, zrobione questa i możemy już sobie wrócić tam i odebrać to nowe jajko. Dostać się jakby do tej krainki, że co tam jest, jakby pod tą podziemie. A i polecam też taktykę z deską. Jeżeli jesteście tutaj, to patrzcie, skaczecie sobie i na desce po prostu możecie sobie tak bardzo szybko tutaj dolecieć do tego i jakby bez żadnego problemu. Tutaj nie musicie też przechodzić tego całego obby. Tylko dawaj tu pyk.
I tutaj też szybciutko sobie doskakujecie. Dobra, kolejny quest. Easter Egg Coins? No to przecież po co drugi quest? Jak ja już zniszczyłem 200, to teraz znowu muszę zniszczyć? Chyba, że chodzi o te tutaj coiny. Chyba, że chodzi o to właśnie. Dobra, to poniszczymy sobie to po prostu. 30 takich to też długo nie zajmie, bo jak widzicie już tutaj mamy 2. Tam kolejne, patrzcie jak dużo ich jest. Dobra, i mamy kolejnego questa zrobionego. Bardzo szybko poszło, dosłownie z minutę albo dwie. Dobra, i kolejny questi. No i ostatni, trzeba otworzyć 100 tych jajek, więc szybciutko to pójdzie. Kosztuje tutaj 280 tysięcy. Odpalamy sobie auto i niech się tutaj dropią. I przy okazji, ogólnie, przy okazji otwierania tych nowych jajek, odblokowujecie sobie nową budkę, tą Easter budkę. Ogólnie możecie sobie nie sprawdzić, jak wygląda na Trading Plazie, może wam pokażę potem. Ale wystarczy, że otworzycie jedno jajko i macie już odblokowaną tą nową budkę. Z tego co pamiętam, najlepsza taktyka na coiny, bo aktualnie mi się coiny skończyły, jest tutaj na tym Cat Wardzie. Ustawiamy sobie tak peciki, tak jak ja, i wtedy dostajecie, jakby na tym tutaj Cat Wardzie, na tej ostatniej krainie, dostaje się najwięcej coinów z niewiadomego powodu. No ale to jest po prostu najlepsza taktyka na coiny ze wszystkich tutaj, jakby ze wszystkich update'ów, ze wszystkich eventów, najlepsza to jest taktyka. Jeżeli jeszcze tego nie naprawili, bo możliwe, że już to naprawili, ale jak widzicie, ja i tak dostaję dużo coinów, więc dla mnie się ta taktyka tutaj sprawdza. Dobra, dobra, i wracamy do otwierania. Dobra, i skończyliśmy kolejnego questa i jesteśmy w nowej krainie. Co tu jest w ogóle? A, dobra, mamy nową deskę i odblokowaliśmy nową deseczkę, więc bardzo fajnie. Fajna deseczka, jak widzicie, mocy ma 2, niestety ta ma tutaj tylko 3 i ta tutaj na Doodle World, ale ta jest też bardzo fajna, taka limitowana. Pamiętajcie o łapeczce w górze i subiku, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!